Piotr Korczarowski, witam Państwa w programie Dokąd zmierzamy, gdzie rozmawiamy o przyszłości i kondycji naszej ojczyzny. W ostatnich tygodniach kilkukrotnie podejmowaliśmy temat programów pana Sekielskiego, który zrobił cały cykl dokumentów Tylko nie mów nikomu, tam był temat pedofilii w kościele i tak dalej. To dzisiaj, proszę Państwa, dla równowagi druga strona barykady, ponieważ jest z nami Waldemar Krysiak, autor bloga na Facebooku Gej przeciwko światu. Witam Cię, Krzysztof, witam Cię, Waldemarze. Dzisiaj rzeczywiście bardzo poważny temat, powiedziałem, druga strona barykady. Cóż to znaczy? Waldemar przeprowadził takie własne śledztwo w kręgach związanych z tak zwaną lewicą progresywną. Poprawnie, jeśli dobrze mówię, ja to głównie nazywam właśnie kręgami gejowskich aktywistów czy lewicowych aktywistów. Właśnie gejowskich to może błąd, o czym też pisałeś, że tam wcale geje nie są dobrze postrzegani, ale to nie znaczy, że to nie są właśnie te kręgi lewicowych aktywistów, które najczęściej występują na ulicach i protestują tam przeciwko wszystkiemu, co w Polsce ma miejsce w takim duchu konserwatywnym. Dzisiaj, proszę Państwa, właśnie temat związany z, no cóż, z płcią, chciałoby się powiedzieć, ale bardziej z tym, że dzieci w Polsce nakłaniane są do zmiany płci. Nakłaniane bez wiedzy rodziców, nakłaniane nie tylko w kwestiach takich światopoglądowych, ideologicznych, ale w grę wchodzi także chemiczna kastracja i zażywanie hormonów, a w tle tego wszystkiego jeszcze dziecięca pornografia. Krótko mówiąc, bardzo grząski temat i bardzo przykry temat, ale wydaje mi się, że nasz dzisiejszy gość jest najlepszy, żeby to zilustrować. To tym z naszych widzów, którzy jeszcze Cię nie znają, Waldku, jakbyś mógł co nieco o sobie opowiedzieć. Jak to się stało, że gej, a po stronie no, takiej względnej normalności. Nie chcę Cię szufladkować w żadne tam prawice, konserwatystów i tak dalej, ale wydajesz się człowiekiem zupełnie normalnym. Jakby nie robisz afery wokół swojej orientacji seksualnej, starasz się być po prostu fajnym, normalnym człowiekiem i jeszcze do tego prowadzisz bloga, który podejmuje walkę z tą chorobą patologiczną, która toczy dzisiaj tę progresywną lewicę. Dziękuję za miłe słowa. Jak to się wszystko stało? Ja sam kiedyś byłem takim małym, młodym, lewicowym, progresywnym aktywistą. I w pewnym momencie mojego życia zdałem sobie sprawę, że te metody, które stosuje progresywna lewica, zwyczajnie nie działają. To nie jest tak, że jedna albo druga strona ma kompletnie rację. Oczywiście, że w Polsce w jakimś stopniu dochodzi do dyskryminacji. Ja się też zgadzam z progresywną lewicą, że związki partnerskie są praktycznym rozwiązaniem. To nawet nie jest progresywne rozwiązanie, to jest ustawienie paru rzeczy, które są praktyczne, bez ideologii w tym sensie. Natomiast to, co lewica zrobiła z tej walki o prawa gejów, lesbijek i jeżeli chcemy tą grupę tutaj do tego dołączyć, a musimy ze względu na temat grupę osób transseksualnych, to, co lewica zrobiła z walki o prawa tych osób, przypomina absurd. Oczywiście w tym absurdzie jest metoda. To, co my widzimy na powierzchni, protesty, wieszanie flagi tęczowej na figurze Jezusa w Warszawie Sursum Corda, prowokacje, jakieś lekkie bójki, to jest tylko właśnie powierzchnia. Pod tym kryje się pomysł, który został sprzedany gejom i lesbijkom. To jest pomysł, że do praw dochodzi się poprzez rewolucję. Że świat dzieli się na grupy uciśnione i tych, którzy uciskają, na tych biednych i tych opresorów. I ci biedni, tutaj myślę, że każdy zaczyna rozumieć, że jest to narracja paramarksistowska, i ci biedni, żeby wywalczyć swoje prawa, muszą przewrócić stary świat, muszą zniszczyć stary porządek, muszą dokonać rewolucji. I w ten sposób manifestują się, ta wiara w ten sposób manifestuje się. To, co teraz widzimy w Polsce, te nieprzyjemne akcje progresywnych aktywistów, to jest manifestacja tego założenia, że jeżeli chcą do czegoś dojść, to dojdą do tego tylko przez ataki, tylko przez prowokacje. Moim zdaniem oni się mylą. Oni się mylą dlatego, bo nie rozumieją historii. Błąd ich polega na tym. To prawda, że
na zachodzie Europy mniejszości seksualne osiągnęły pewną równość prawną po tym, jak odbyły się prowokujące, szokujące protesty. Tylko że oni nie rozumieją, że zanim te protesty się odbyły, to najpierw była II wojna światowa, która zmieniła świat. Człowiek był na Księżycu, wynaleziono pigułkę antykoncepcyjną, zmieniły się programy społeczne, pojawiły się mieszkania, w których można było mieszkać samemu, bez rodziny w tym sensie, bez kontroli innych osób. I oni przypisują sukces równościowy tym zamieszkom z lat 60., 70., Stonewall, tak mi się nazywały się zamieszki. Oni myślą, że to zamieszki, to prowokacje wywalczyły im prawa na Zachodzie. I to samo próbują teraz przenieść na polskie terytorium, tylko że to nie działa, to jest błąd. I my jesteśmy innym krajem i żyjemy w innych czasach i świat jest inny. I oni będą coraz bardziej prowokowali, bo obrali sobie szaloną metodykę. I ta szalona metodyka ich pcha coraz bardziej. To będzie dalej eskalowało, będzie eskalowało tak długo, jak oni nie zrozumieją tego, że są w błędzie. I ja nie mówię, że ja wszystko wiem czy coś, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że eskalacja konfliktu nie doprowadzi do niczego. Trzeba wyjść z tej szalonej rzeki. I jeżeli mamy do czegoś dojść, to dojdziemy tylko przez cywilizowaną rozmowę. To są kwestie oczywiście polityczne i ideologiczne, które są realizowane poprzez, jak powiedziałeś, prowokacje, różnego rodzaju akcje, happeningi na ulicach. Wiemy też, że aktywiści ruchów LGBT są obecni w szkołach, ale dzisiejszy temat dotyczy trochę głębszej sfery publicznej, mianowicie internetu i tego, że internet ma też drugie dno, o czym myślę wszyscy Państwo wiecie, ponieważ w internecie mimo obecności także różnych programów monitorujących to, co się w internecie dzieje, oprócz pewnie służb specjalnych, które też czasem wertują pewne strony w internecie, istnieją możliwości, które są wykorzystywane przez ludzi, takie jak na przykład dark web i tak dalej. Tu aż tak głęboko dzisiaj nie zajdziemy, wystarczy Discord. Discord to jest taki komunikator, który głównie ma na celu dyskusje takie głosowe, dźwiękowe dla ludzi, którzy na przykład wspólnie oglądają filmy, słuchają muzyki albo grają w jakieś gry razem, ale Discord daje też możliwość tworzenia forów tematycznych i te fora też są tam podzielone na konkretne sekcje. Nie do wszystkich sekcji można wejść od razu, trzeba sobie zyskać zaufanie administratorów takiej grupy i tu jest ważne, że oprócz tego, że sam Discord jest jakby takim programem czy aplikacją społecznościową jak Facebook, to jednak tutaj można w odróżnieniu do Facebooka mieć swoje serwery. Można założyć własny serwer Discorda i tam sobie ustalać własne warunki, własne regulaminy, własne zasady. I dzisiaj o jednym z takich właśnie serwerów powiemy, ponieważ dotarłeś do takiej sekcji, która po dłuższym czasie wpuściła cię w swe kręgi. I co tam się ukazało twoim oczom? Ja może nie będę opowiadał, zostawię to tobie, żebyś powiedział, jak trafiłeś na ten serwer Discorda i co tam w ogóle zobaczyłeś. Wiesz, na czym polega największy żart w tej całej sprawie? Że mnie tam wpuścili po 2 dniach. Także oni oczywiście na początku sobie założyli, że będzie weryfikacja, że będą tylko osoby zaufane i tak dalej. Ja tak naprawdę zrozumiałem, o co tam chodzi. Napisałem w stylu takim nastolatka, napisałem tak jak dzieci teraz mówią, napisałem do administratora, administratorki, nie wiem, serwera, powiedziałem, że mam 14 lat, jestem chłopcem, chcę być dziewczynką, nienawidzę swojego ciała i słuchaj, ej, możesz mi załatwić hormony? 5 minut później miałem dostęp do kontaktów Weronika, bo tak nazywa się administratorka, to z tego co rozumiem biologiczny mężczyzna. Weronika załatwiła mi od razu dostęp do ludzi, którzy ochoczo zaoferowali mi swoje własne lekarstwa, lekarstwa z Ukrainy, lekarstwa z internetu. Weronika dodała mnie do podgrupy tego serwera, który nazywa się Straganik i na Straganiku handel odbywa się oficjalnie. Zgłaszają się osoby, które mówią, mam 5 opakowań
tutaj pada nazwa medyczna jakiegoś leku. Starczy na 5 tygodni za 100 zł. Zgłasza się inna osoba, mam 3 opakowania tego. Jeżeli będziesz brał połówkę tabletki, to ci starczy na 2 miesiące. I tak, to jest tak proste, to jest tak proste, wystarczy tylko to. Ja trafiłem na grupę zaufania na Facebooku, z tej przeniosłem się na serwer na Discordzie. Na tym serwerze widziałem, że są już dwa, bo gadali o innych serwerach. Przeniosłem się na serwer drugi i na tym drugim serwerze tak po części polecano ten trzeci serwer, po części go nie polecano i tam się przeniosłem. I to właśnie na tym trzecim serwerze od razu dodano mnie do straganika, załatwiono mi kontakty i gdybym de facto chciał, a nie chciałem, bo to by było prawdopodobnie złamanie prawa, no i ostatecznie na co mi hormony, gdybym chciał, to mógłbym kupić rzeczy, które by mi starczyły na rok i to za śmieszne ceny. Ja wątpię, żeby tu chodziło o pieniądze. Ceny tych produktów są niskie, przynajmniej tak jak są oferowane na tym serwerze. Także tutaj chodzi o dostarczanie dzieciom hormonów, nie chodzi o pieniądze. To może pokażmy od razu tę drugą grafikę, jakbym mógł poprosić realizatora, bo to jest właśnie to, o czym przed chwilą Waldek powiedział. O właśnie ta. Tutaj w prawym rogu na dole jest towar, ludzie, towar i tu już są deklaracje właśnie, kto ile ma opakowań, a nawet cały opis, jak przejść te transformacje. Zresztą to się jakoś według nich nazywa, prawda? To się nazywa tranzycję. Mamy tak, mamy tranzycję. Tranzycja sugeruje, że to jest jakiś taki rytm przejścia w pewnym stopniu. Ich założenie jest takie. My się rodzimy z pewną psychiczną orientacją, której nie da się zmienić, która jest niezmienna w pewnym sensie jak dusza, może być do niej niedopasowany. I to oni tak naprawdę myślą, że zmieniają ciało, a ta ich psychiczna, płciowa dusza pozostaje ta sama. Dlatego osoby transseksualne nie mówią o zmianie płci, tylko o dopasowaniu płci. I to dopasowanie płci jest nazywane tranzycją. To, o czym ty mówiłeś, te screeny, to był jeden z najobrzydliwszych screenów, rozmów, jakie tam znalazłem. Był poddział tego serwera, gdzie wyjaśniano procedury medyczne, ale w taki sposób, żeby ktoś mógł je przeprowadzić samemu. I ten screen opisuje tak naprawdę chemiczną samokastrację. Oni owijają w bawełnę. Tam ktoś pisze, trzeba usunąć mechanicznie lub chemicznie, trzeba usunąć źródło testosteronu. A co jest źródłem testosteronu to jest dla 13-letniego chłopca? A co jest źródłem testosteronu dla 13-latka, jak nie jego jądra? Także jak można zachęcać, ja wiem jak można, bo miałem okazję poznać się z ich pomysłami, jednak jest coś potwornie obrzydliwego w zachęcaniu 13-latków do samokastracji. No, tym bardziej, że rodzice zapewne nie mają zielonego pojęcia o tym procederze. Zresztą tam w tych screenach są takie rozmowy, które by sugerowały, że dzieci bez wiedzy rodziców chcą nabyć tego typu hormony i właśnie to jest chyba największy szok w tym wszystkim, co odkryłeś, że to nie tylko jest promocja pewnej ideologii, to nie tylko jest namawianie do pewnych postaw, ale to jest wręcz sugerowanie, żeby przyjąć pewną terapię hormonalną i dokonać zmian, które być może już będą nawet nieodwracalne w ciele człowieka. Ale oczywiście, że one są nieodwracalne. Kłamstwem i bardzo ważną częścią narracji transaktywistów jest to, że nie ma żadnych skutków brania blokerów. Bo pierwszym etapem są blokery, które hamują wytwarzanie odpowiednich dla ciała hormonów. Drugim etapem są same hormony. I transaktywiści twierdzą, że nie ma znaczenia, czy przeżyje się swoje dojrzewanie w wieku 13 czy 20 lat, bierz blokery. Jeżeli nie jesteś pewien swojej płci, to możesz ją dopasować później. Także to jest pierwsze kłamstwo i dlatego też z racji tego, że to jest ten okres, kiedy z reguły dzieci pozostają pod opieką rodziców, dlatego oni namawiają dzieci do buntu przeciwko rodzicom, do niemówienia o problemach rodzicom. Część rodziców, nie wiem kto lepiej czy gorzej, chętnie akceptuje, nie na tym serwerze, ale w innych sytuacjach, że ich córka chce być chłopcem, bo wtedy się napisze artykuł do gazety
pewnej, albo do. Wtedy się pojawisz w telewizji, opowiesz o tym, jak ważna jest tranzycja dla twojego dziecka. Moim zdaniem, może powiedzmy tak, z tego co rozumiem z psychologii i psychiatry, istnieją dzieci, które w bardzo wczesnym wieku rozwijają awersję do własnego ciała, albo powiedzmy brak identyfikacji płciowej, znaczy identyfikacji swoim ciałem. I ten stan u nich się utrzymuje przez lata. Jednak to jest mniejszość dzieci. U większości dzieci ten stan przechodzi. Okres dorastania zmienia ciało, okres dorastania zmienia sposób myślenia. Oczywiście, że te osoby, kiedy dorosną, powinny ze swoim ciałem móc zrobić, co chcą. Jednak transaktywistom zależy na tym, żeby do części transaktywistów, może bądźmy fair, zależy na tym, żeby dotrzeć do dzieci jak najwcześniej. Po to, żeby było więcej transseksualnych osób po tranzycji później. To mi przypomina takich różnych ideologów, którzy specjalizowali się w formowaniu młodego człowieka właśnie na przykład w Związku Sowieckim czy w hitlerowskich Niemczech, gdzie sam Hitler mówił, że umysł dziecka jest jak gąbka chłonny i można go dowolnie ukształtować. A tutaj dzięki screenom, które zrobiłeś, mamy dowody, że to są nieletni. Pokażmy jeszcze ten pierwszy screen, który miałem zapisany. O, właśnie tutaj. Te adnotacje to są oczywiście twoje, na biało napisane, i tam no właśnie widać, że jedna chyba, nie wiem, chłopiec, dziewczynka chwali się, ma 14 lat i tu nie tylko administratorzy przyjmują to, przyjmują to zupełnie z taką z jakby pełną świadomością, że to jest normalne, ale wręcz ja tam widziałem, w jednym z komentarzy było napisane, chyba administratorka albo jeden z moderatorów na tym Discordzie napisał, że ma osobistą satysfakcję, żeby nie powiedzieć, że jego to w ogóle podnieca, że namówił dziecko do przyjęcia tej terapii hormonalnej. To Wiktoria, administrator i główny przywódca tego całego Discordu. Wiktoria napisała akurat w tym, to o czym mówisz ty, to jest Wiktoria mówiąca, że podnieca mnie kołowanie nieletnim self-medu, czyli tych nielegalnie branych lekarstw, hormonów. To najdziwniejszym elementem tego całego forum było to, że wiele osób wprost przyznawało: moją misją życiową jest kołowanie, załatwianie nieletnim hormonów. Ludzie z reguły dokonują projekcji. Robię to dla rodziny, robię to dla mojego kraju, robię to dla czegokolwiek. Rzadko kto przyznaje się do tak bezpośrednio do raczej nieprzyjemnych celów. Na tym Discordzie nikt nie krył się ze swoją ideologią. Były osoby, które sprzeciwiały się temu, co działo się na Discordzie. To tak naprawdę o tym Discordzie wiedziało kilkaset osób z tego środowiska. Nikt jednak z różnych, po części zrozumiałych może względów, nie odważył się z tym do kogokolwiek pójść, szczególnie do policji. No i tutaj widzimy jeszcze, może pokażmy od razu ten trzeci screen, że no, po nitce do kłębka dochodzimy także do dziecięcej pornografii, co nie wiem, czy jest bardziej przerażające w kontekście właśnie namawiania nieletnich do zmiany płci, ale takie rzeczy też tu miały miejsce. Jak ten cytat z prawej strony przez ciebie podkreślony, okej, wyślę klatkę dziecięcej pornografii. No, ja jakby zakładam, że tam takie rzeczy są na porządku dziennym, bo oni mogą na przykład twierdzić, że wymieniają się doświadczeniami i sprawdzają, jak terapie idą, ale z drugiej strony jakby w ogóle nie jestem tym zaskoczony, że takie rzeczy mają miejsce. No i pojawia się pytanie właśnie, co w tej sytuacji robią też służby, które powinny przecież takie sytuacje śledzić, takie miejsca mieć no, jakoś pod lupą, prawda? To jest to, jak mówiłem, serwery są podzielone na różne szkatułki, nie? Ja nie miałem, to znaczy ani szkatułki niebezpiecznej z pornografią dziecięcą, ani nie wiem, co dokładnie w nim było. O pornografii, o seksie z dziećmi, te rozmowy powracają na tym Discordzie za jakiś czas. Są silne wskazówki na to, i też dostałem wiadomości od innych transaktywistów, że
były wysyłane zdjęcia pornograficzne do i z udziałem dzieci. Nie mam na to dowodów, ponieważ to nie jest coś, czym ja się, nie będąc policjantem, ekspertem, mógłbym i chciałbym zająć. Rozmawiałem dzisiaj z prawnikiem. Śledztwo będzie, proces będzie szedł w stronę ukarania osób, które były odpowiedzialne za załatwianie dzieciom hormonów. Problem z Discordem polega na tym, że Discord nie jest instytucją, która... Znaczy, Discord, nawet trudno jest powiedzieć, że Discord siedzi, gdzie ma siedzibę. I w tak prosty sposób da się zmienić nick, w banalny sposób da się zmienić zdjęcie. Te osoby, które są na serwerze, one zmieniały się non-stop, zmieniały swój wygląd, zmieniały swoje dane, także po części niemożliwym jest dotarcie do wszystkiego. Możliwym jest dotarcie do tego, co do tych danych, które te osoby o sobie same zdradziły. Natomiast do części z tych danych nie będzie dostępu, ze względu na to, że tak działa ta aplikacja. Mhm. Ja przeglądając te screeny, które pokazałeś, wyróżniłem sobie takie trzy płaszczyzny, czy trzy obszary, które tam mają miejsce. W pierwszej kolejności to rzuciło mi się to, co jest takie najbardziej chyba oczywiste, wręcz banalne, ale czemu już trochę zaprzeczyłeś, że tam po prostu trwa handel tymi hormonami, że niektórzy wyłudzają od lekarzy większe dawki tych tabletek, żeby potem mogli je odsprzedawać. Zaprzeczałem. To jest oczywiste, temu nie zaprzeczałem. Znaczy, chodzi mi o to, że zaprzeczyłeś, że oni to robią w celach zarobkowych. Nie chodzi o pieniądze. No właśnie, no więc jakby to mam na myśli, że w pierwszej kolejności ja myślałem o tym w ten sposób, że po prostu ktoś na tym zarabia, że to jest po prostu sposób na biznes i nieważne jakby cierpienie człowieka z drugiej strony, bo przecież jak każdy lek, no także i te szczególnie myślę powinny być pod jakimś nadzorem specjalisty, a nie na zasadzie, a tam mam coś... To może być po części prawda, ale bardziej z perspektywy osób, które przyjmują takich pacjentów. To znaczy, to nie jest tak, że osoba odsprzedająca zarobi bardzo dużo na lekach, natomiast lekarz zarobi, przyjmując prywatnie z tego, co rozumiem, dużą sumę pieniędzy na osobach przychodzących do niego jako pacjenci. Także ten element istnieje. No właśnie, druga kwestia to jest już to, co omówiliśmy przed chwilą, czyli dziecięca pornografia, która zawsze przy takich tematach się pojawia i tak jak powiedziałem, to wszystko może być kryte na zasadzie, no to zrób zdjęcia, pokaż jak wygląda twoje ciało, jak się zmieniasz, bo my tylko chcemy ocenić, coś doradzić, a tak naprawdę to może być szajka pedofilska. No i trzeci obszar to jest sama ideologia, to co powiedziałeś, że ludzie czasem sobie do swoich działań dokoptowują całą taką narrację, że oni tego nie robią właśnie dla pieniędzy czy z własnych takich prymitywnych pobudek, ale chcą zmienić świat i w tym przypadku zmienić świat na takie trochę piekło Bosza, gdzie po prostu wszyscy ze wszystkimi, każdy z każdym i w zasadzie zaczynają od dzieci, co jest najgorsze. Bo od razu mi się kojarzy takie porównanie, że często lewicowi aktywiści mówią, że religia jest takim na przykład tematem, który powinien wybrać człowiek już jako dorosły, jako dojrzały, że to nie jest decyzja, którą powinni za nas podejmować rodzice czy nasze środowisko, do religii trzeba dojrzeć i wtedy wybrać. Ale z drugiej strony jednocześnie im nie przeszkadza to, że kilkunastoletnim dzieciom, 10, 11, 12-letnim dzieciom wciskają to, że jakby płeć jest kwestią umowy, i dziecko, które jeszcze nie poczuwa za bardzo własnej płci, tej biologicznej, już jest epatowane tym, że może sobie wybrać dosłownie każdą, a co najgorsze, to nie tylko jest ta zamiana z chłopca na dziewczynkę, ale tam też są całe obszary, że płeć w ogóle nie ma znaczenia, że może być trochę chłopcem, trochę dziewczynką, albo czasem dziewczynką, a większość czasu chłopcem, a czasem to w ogóle możesz być no, dosłownie czym chcesz. Ja już nawet nie wiem, w jakich obszarach słownych się poruszać, żeby to nazwać, dlatego że chyba jeszcze nie mamy w ogóle określeń na takie rzeczy, chociaż nie mają pewnie. To się nazywa osoby niebinarne. To są osoby, które twierdzą, że nie są ani mężczyznami, ani kobietami. Jeden z podstawowych założeń tej całej ideologii transseksualnej jest to, że płeć jest tylko konstruktem społecznym. Oni twierdzą, że płeć nie istnieje, albo istnieje na spektrum, gdzie
Oczywiście, że płeć istnieje na spektrum. 99%, znaczy 99% wszystkich istnień ludzkich koncentruje się w dwóch punktach. Istnieją osoby nazywane dawniej hermafrodytami, które mają zaburzenia genetyczne, w tym sensie to żadna ich wina, nic niemoralnego. Oczywiście, że są osoby, które przypominają bardziej mężczyzn, przypominają bardziej kobiety, jednak ostatecznie płeć, jak sama nazwa wskazuje, jest na poziomie biologicznym związana z płodnością. Dlatego, bo nasze organizmy są, kobiety wytwarzają jeden rodzaj gamet, mężczyźni wytwarzają drugi rodzaj gamet. Negowanie tego jest absurdem. Istnieją tylko kobiety i istnieją tylko mężczyźni. Osoby transseksualne podchodzą do tego od drugiego końca. Według nich różnice kulturalne czy kulturowe między poszczególnymi państwami, grupami, etniami sugerują, że nie ma w ogóle płci. Z racji tego, że w Szkocji mężczyźni noszą sukienki, to płeć nie istnieje. To jest tak trochę w uproszczeniu, tak to wygląda. I dlatego dla nich niebinarność, ten taki stan limbo pomiędzy płciami jest jednym z możliwych stanów. I co do samej religii, to jest założenie absurdalne, prawda? Bo to jest tak trochę jak powiedzieć, że można wysłać dziecko w świat bez żadnego kompasu moralnego. Oczywiście nie powinno być narzucania religii w późniejszym wieku, jeżeli ktoś chce zmienić wiarę lub być osobą niewierzącą, to by było absurdalne, gdyby było inaczej. Natomiast wysłać dziecko w świat bez żadnego przygotowania moralnego jest pomysłem szalonym. I jedna ciekawostka moim zdaniem, znaczy, według mnie jest to coś, czego nie rozumie strona konserwatywno-prawicowa. Tak a propos tych wszystkich płci. Przez wiele, wiele lat strona konserwatywno-prawicowa ostrzegała, że można, że będzie, wszyscy staną się homoseksualni, że będzie coraz więcej, szczególnie gejów i lesbijek, szczególnie gejów. To jest taka trochę lekka obsesja moim zdaniem prawicy. To się nie stało. To się nigdy nie stało i nie stanie w tym sensie. Procent gejów jest mniej więcej stały w społeczeństwie. Natomiast to się stało, czego ja sam nigdy bym nie przewidział i myślę, że mało kto przewidział, ilość osób zaburzonych płciowo się zwiększyła. To znaczy orientacje pozostają takie same. Osoby hetero, homo i bi. Natomiast osoby, które nie są pewne jakiej płci są, albo są, myślą, że są płci przeciwne niż są, zwiększa się w niektórych krajach o kilka do kilku tysięcy procent. To znaczy, jeżeli spojrzymy na dane z Wielkiej Brytanii, to w Leeds, niedaleko Londynu, w 2017 roku w klinice, w której zajmują się lekarze operacjami na młodych dzieciach, był protest, ponieważ kilku pracowników tej kliniki powiedziało stop, nie będziemy brali udziału w eksperymentach na dzieciach. Liczby, jeżeli chodzi o dzieci, które były albo przygotowywane do operacji, do tej tranzycji, albo już były operowane, są zastraszające. To znaczy z kilkudziesięciu, czy tam kilkunastu na rok te liczby wzrosły do kilku tysięcy. To znaczy mamy tak ogromny wzrost dzieci, które z racji tego, że usłyszały, że im powiedziano, że myślą, że tak powinny myśleć, że to jest fajne. Mamy taki wzrost na zachodzie liczby dzieci, które są zagubione płciowo, że to jest przerażające. I to będzie coś, co będzie narastało. Przynajmniej to jest coś, na czego wzrost lewica liczy. Obawiam się. Obawiam się też, że to będą ofiary nowej rewolucji, dlatego że za każdym razem, jak świat jest wywracany do góry nogami, to właśnie zaczyna się od eksperymentów na ludziach i to taki eksperyment biologiczno-kulturowy trwa. Ale ciekawe jest też to, co powiedziałeś, że sami geje jakby w procentowym odniesieniu do społeczeństwa no, nie są coraz większą grupą, ale jednocześnie na przykład na tych grupach, gdzie zachęca się dzieci do zmiany płci, z tego co wyczytałem u ciebie na blogu, niektórzy krytykują gejów samych w sobie za to, że mają skłonności homoseksualne, a nie chcą płci zmienić. Znaczy, nie tyle skłonności, co orientacji w tym sensie, bo geje psują koncept osobom, tym transaktywistom, bo geje będą chcieli być mężczyznami i z mężczyznami i kobiety będą chciały być kobietami, natomiast to dla transaktywistów potwierdza
ten duopol płci, to jest tak naprawdę, to jest naprawdę potwierdzeniem tego, że istnieją tylko dwie, bo tak naprawdę, jeżeli nie ma płci, to nie ma też gejów. To jest coś, czego jeszcze homoaktywiści, którzy oni się na nie skapnęli, ale jeżeli płeć jest tylko konstruktem, to tylko konstruktem jest też homoseksualizm. A poza tym ja mam wrażenie, że to przybiera ramy jakiejś w ogóle nowej religii, bo jeśli oni zakładają, że biologia nie istnieje i z ciałem można zrobić co się chce, bo człowiek to jest tylko tutaj, w sferze pewnej świadomości, to możemy się wyzbyć ciała, a jak się wyzbywamy ciała, czegoś, co jest biologiczne i namacalne, to pozostaje metafizyka. Tam, gdzie metafizyka, tam się pojawia religia. Czyli można by mówić o narodzinach nowej religii, tylko będącej skrajną odwrotnością tej religii konserwatywnej, z którą przez tysiące lat mieliśmy do czynienia. Tak to widzę. Chrześcijaństwo ma rację w tym punkcie, że nie zajmuje się duszą. To znaczy ani ucho nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, co się w niebie będzie działo i tak naprawdę nie wiadomo, czym jest dusza i to są rzeczy, które powinny się pozostawić na tamten świat. I chrześcijaństwo w tym punkcie pozostaje bardzo pragmatyczne. Powinniśmy dbać też o nasze ciało w chrześcijaństwie, powinniśmy zajmować się tym światem. To jest nasze życie teraz. I podobnie rację miał taki angielski dziennikarz Christopher Hitchens, który powiedział: my nie mamy ciał, my jesteśmy ciałami w tym sensie. I zabawne jest, że teoretycznie materialistyczna ideologia lewicowa zakłada przeciwieństwo tego, bo pojawia się właśnie ten element niezmienialnej płci. Pojawia się ten pomysł, że ciało jest czymś, co można dopasować do myśli tak naprawdę. Myśl zwycięża nad materią. Pomysł w jakimś stopniu absurdalny. I myślę, że masz rację w tym punkcie, że w tych ruchach jest taki cień tego pragnienia stworzenia nowego człowieka, prawda? To ma być, czy to jest, nie wiem, jak się mówiło, człowiek sowiecki, no, nowy człowiek, czy to ma być człowiek właśnie, to, znaczy, ten właśnie taki lewicowy, nowy. Są bardzo duże podobieństwa, nie bez powodu te środowiska nazywane są środowiskami neomarksistowskimi. To nie jest tak, że to jest tam jeden do jeden. Tak naprawdę z tych ludzi nikt nigdy prawie Marksa nie czytał. Dlatego oni się tak śmieją. Oni się śmieją, kiedy się im mówi, że jesteście marksistami, bo oni Marksa nie znają. A to, że łączą ich podobne założenia, to oni sami nawet o tym nie wiedzą zwyczajnie. Dlatego oni nie chcą wierzyć, że są marksistami. To na koniec jeszcze tej części programu, zanim oddamy głos naszym widzom i zacznę czytać pytania z internetu, chciałbym jeszcze wrócić do meritum i poprosić cię, żebyś opowiedział o tej twojej prowokacji właśnie na tym Discordzie. Za kogo się podałeś, jak wyglądał twój kontakt z administratorami i co byłeś w stanie załatwić właśnie jako kilkunastoletnie dziecko, powiedzmy, no, za które się podałeś? Tak, jako 14-letni chłopiec, odmłodziłem się trochę. Powtórzmy jeszcze raz może, tak w najprostszych terminach. Wszedłem na grupę, na tej grupie było około 200 osób. Wiedziałem, że muszę dostać się na pewne podgrupy, żeby być w stanie załatwić self-med. Self-med to są nielegalnie brane lub zdobyte lekarstwa, w tym wypadku hormony. To, kto jest adminem serwera, jest jasne od początku. Napisałem więc do tego admina. Ten admin nazywał się Weronika. I Weronika była bardzo chętna od razu. Tak naprawdę jestem pewien żart. Ja Weronice powiedziałem, że jestem 14-letnim chłopcem, że ją podziwiam, że jest fantastyczną osobą, że to, co robi, jest dobre. I widziałem, jak szkalują ją inne osoby na innym serwerze. I jak mi da dostęp do straganika, to jej pokażę, jak ją szkalują. Weronika, będąc ciekawska, powiedziała, że oczywiście, że mi załatwi dostęp, także za to, że pokazałem jej parę krytycznych słów na jej temat na innym serwerze, dała mi dostęp do tego straganika. No i na straganiku jest otwarty handel. Zgłaszają się osoby, które A, albo chcą zdobyć hormony, albo B, te hormony mają. Osoby, które chcą zdobyć hormony, są przekierowywane do odpowiednich osób.
osoby, które handlują, mówią, co mają, jaka jest nazwa hormonu i za ile. Za ile, ile i za ile. I na ile, bo to problemem ich jest to, że czasem się im mogą skończyć lekarstwa, no a jak ciało kobiety nie dostaje testosteronu z zewnątrz, to wraca do naturalnego stanu i wtedy się kończy rumakowanie, wtedy się kończy bycie mężczyzną. I odwrotnie, mężczyzna, który jest pozbawiony testosteronu, wraca do swojego męskiego stanu. Napisałem do Weroniki, to raz. Napisałem do paru innych osób, które oferowały hormony. Nawet już po tym, jak przesłałem większość, prawie wszystkie screeny tygodnikowi Solidarność, któremu jeszcze raz dziękuję za wszystko, nawet po tym, jak jeszcze przesłałem Tysolowi te screeny, rozmawiałem jeszcze przez parę dni na tym serwerze. Do mnie się sami ludzie zgłaszali. Zgłosiła się wczoraj jakaś Julka, która zaoferowała mi taką dawkę hormonów, że mi jako chłopcu 14-letniemu starczyłoby na 3 miesiące. Za 110 zł. Co pamiętam. I na żadnym z tych etapów, nikt nie miał żadnego problemu z tym, że masz 14 lat, prawda? Była jedna dziewczyna, która była podejrzliwa. To była dziewczyna, która powiedziała, że mnie nie zna, że może mi sprzeda. Ta była jedna ze sprytniejszych. Powiedziała, że może mi sprzeda, jeżeli wyśle jej zdjęcie z kartką, z moim pseudo, z moim nickiem i z podpisaną datą. I że mam czas na 2 dni. Ja powiedziałem, że jestem akurat z rodziną na wyjeździe i że za 3 dni jej przyślę, 3 dzień mija dzisiaj, także pozdrawiam Julkę, obawiam się, że zdjęcia nie wyślę. To była osoba, która była jedyną podejrzliwą osobą. Wszystkie inne nie miały problemu z moim wiekiem. Ja też od razu pisałem, że znaczy, ta prowokacja ma tylko sens w tym przypadku, jeżeli ja od razu powiem, że chcę nielegalnych hormonów i że jestem nieletni. Zawsze pisałem, że bo jestem, znaczy pisałem w formie żeńskiej, bo takie były oczekiwania. Byłem transseksualnym chłopcem, prawda? Pisałem, że wiem, że jestem gówniara, że mam 14 lat, ale proszę, 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 załatw mi hormony. To działało. Mhm. I jeszcze tak jest, ostatni raz spoglądam na czat, tam się też pojawiły komentarze, które zakładały, że już ty, jako gej przeciw światu, mógłbyś się pojawić na takiej grupie, a wtedy no, zrobiłoby się bardzo niesympatycznie. Tutaj widzę, jakaś Madzia pisze, no ciekawie byłoby, gdyby tu wszedł gej przeciwko światu. Na tym momencie jest dość niebezpieczny. No i właśnie, no i co w związku z tym, bo jak... Tak? Jestem ciekaw... Jestem ciekaw po prostu, jak ty na to reagowałeś, jak widziałeś, że oni tam piszą dosłownie o tobie i czy też nie pojawiła się taka wątpliwość wśród nich, że może rzeczywiście lustrujesz to środowisko? Znaczy, to było śmieszne, bo i to chciałem coś ci powiedzieć, że im jestem starszy, tym bardziej wierzę w takie banalne mądrości ludowe i istnieje przekonanie w wielu kulturach, w wielu czasach, że istnieje coś takiego jak samosprawdzająca się, samospełniająca się przepowiednia, prawda? I ja po części byłem w stanie znaleźć te najgorsze rzeczy dlatego, bo oni sami pisali, że o Boże, co by było, jakby on to znalazł. I wykorzystywali mojego nika, musiałem tylko wyszukać mojego nika i wyskakiwały mi wszystkie rzeczy, których ja nie mogłem znaleźć. No i dzięki temu je znalazłem. Także gdyby oni nie pałali taką antypatią do mnie, to możliwe, że byłoby to albo niemożliwe, albo trudniejsze dla mnie. W każdym razie było to zabawne. Wiktoria, ja na początku miałem też wątpliwości, co z tym w ogóle zrobić, bo wynoszenie takich informacji, podobnych informacji z jakichś grup jest po części czymś, czego się nie robi, czego się nie chce zrobić. Jakaś część siebie się przeciwko temu broni. Bo to jest tak, jak zdradzanie sekretu, który się usłyszało na ulicy może. Jednak zobaczywszy to, że tam faktycznie są osoby nieletnie, które krzywdzą siebie, które są krzywdzone, a dwa,
Tam było sporo chamstwa o mnie, tam były bardzo, bardzo chamskie teksty, także droga Wiktorio, gdybyś nie nazwała mnie śmierdzącym, ja nie wiem, jakich słów mogę użyć na wizji. Jakich tylko sobie życzysz. Gdybyś nie używała tak nieprzyjemnych słów, to możliwe, że to by wszystko się nie stało. Nie wypada tak brzydko mówić o ludziach, Wiktoria. Także wątpię, żeby Wiktoria kiedyś zobaczyła. Wiktoria na chwilę obecną, o tym jeszcze nie mogę powiedzieć. Następnym razem bardzo chętnie. Dobrze, to w takim razie przechodzę już do pytań od widzów, bo widzę, że jest ich sporo. Ja tylko Państwu przypomnę, że cały czas mówimy o bardzo poważnym temacie. Tutaj wychodzą różne takie śmieszne, paradoksalne, kuriozalne sytuacje, ale sam temat w sobie jest bardzo poważny, ponieważ jest to nakłanianie nieletnich do oddziaływania na własne ciała w sposób chemiczny. To znaczy, że nie rozmawiamy tylko o kwestiach ideologicznych i kulturowych, ale o ingerencji we własne ciała za pośrednictwem hormonów czy różnego rodzaju kastracji chemicznych. To jest czysta patologia i to właśnie nagłośnił nasz dzisiejszy gość. Oprócz patologii, to jest prawda, że tam jest bardzo wiele zabawnych absurdów. Wiktoria jest, która była twórcą tego niebezpiecznego, nielegalnego serwera, uważała się za osobę lepszą od typowej matki Polki. Ona pisała, czemu dziecioroby mają dostawać pieniądze, a ja, która jestem lepsza, nie. Także jest sporo absurdu w tej całej sytuacji. No i tak, i teksty w stylu, dlaczego tych tabletek hormonalnych nie można kupić razem z jakąś tam krakowską obsuszaną w sklepie mięsnym. Tego typu rzeczy, ale to już Państwa odsyłam na blog Waldemara, tam Gej Przeciwko Światu, możecie znaleźć wszystkie te screeny na Facebooku, a tymczasem już przechodzę do pytań i pierwsze pytanie jest takie, Sumit pyta, czy nie boisz się zemsty tych wszystkich środowisk, patrząc na to, jak piętnujesz chore zachowania, oni mogą szukać tej zemsty? To jest możliwe, jeżeli... Jakie jest wyjście? Można spędzić całe życie w strachu, myśląc o tym, co by się zrobiło, gdyby tego strachu nie było, albo można robić te rzeczy mimo tego strachu. Wolałbym żyć, wolałbym być zdrowy, co ma być, to będzie. Tutaj kolejne dwa pytania, to już poniekąd odpowiedziałeś, bo nasi widzowie pytają o prokuraturę. Sama kwestia tego, czy została ona powiadomiona i jak, jeśli tak, to która prokuratura? 105 prokuratorów biega po Facebooku w poszukiwaniu antysemitów, pisze Krzysztof Adamek. No właśnie, ciekawe, jak zareagowała na te rewelacje prokuratura i jaki w ogóle masz kontakt w tej chwili z wymiarem sprawiedliwości w kwestii tej sprawy? Ja dzisiaj odbyłem dłuższą rozmowę telefoniczną z prawnikiem. Ja nie jestem pewien, jakie detale mogę też wyjawić na chwilę obecną, to jest dopiero pierwszy dzień. Rozmawiałem z prawnikiem znanej w Polsce organizacji, która zajmuje się walką z tego rodzaju zjawiskami. Będę świadkiem w sprawie. To są prawdopodobnie rzeczy, które mogę powiedzieć. Sprawa będzie zgłoszona do prokuratury, odbędzie się proces. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, ja mam być świadkiem. To są rzeczy, rozumiem, że jeśli mówisz, że sprawa będzie zgłoszona do prokuratury, to jeszcze prokuratura się tym nie zajęła. A czy jakieś inne organy ścigania, czy na przykład rozmawiałeś z policją? To jest tak. Zgłosiłem się do tygodnika Solidarność też dlatego, bo była to sprawa, która mnie przerasta. Pisanie bloga na Facebooku jest jedną rzeczą, odkrycie nielegalnej siatki aktywistów sprzedających hormony i możliwe, że zajmujących się pedofilią drugą sprawą. Także zgłosiłem się do tygodnika Solidarność ze względu na to, że miałem do nich zaufanie i na to ze względu na to, że wiedziałem, że oni pomogą. Także stronę prawną i po części organizacyjną przejął tygodnik Solidarność, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja dzisiaj jako osoba prywatna w tym sensie odbyłem rozmowę z prawnikiem, który do mnie zadzwonił i wyjaśnił, jakie są teraz, jak będą wyglądały, jak będzie wyglądało postępowanie. To był prawnik, który pisał zgłoszenie do prokuratury. Z policją nie rozmawiałem. Z tego, co rozumiem, prokuratura może zająć się taką rzeczą sama z siebie, bo sprawa staje się medialna, lub też zareagować po prostu na zgłoszenie, które otrzymała od prawnika.
w jakim terminie będzie na przykład proces, to było pytanie, które sam zdałem. Takie rzeczy mogą dziać się w czasie kilku tygodni do kilku miesięcy. Czyli można powiedzieć, że na tym etapie wszystko jeszcze przed nami, że sprawa zarówno jest, jak to się mawia, rozwojowa, że rzeczywiście ten temat może dopiero urosnąć i dopiero Polacy się tym zainteresują, dlatego że ty być może natknąłeś się na wierzchołek góry lodowej, a kiedy służby by się tym zajęły, to może się okazać, że to jest dużo, dużo jeszcze poważniejsza sprawa, co jest bardzo ciekawe, dlatego że to jeszcze pozostawia no, jakby cały obszar do działania dla wielu innych ludzi, nie tylko zresztą służb. Prawnik, o którym wspomniałeś, czy możesz powiedzieć na przykład, bo ja tak się domyślam, czy to jest człowiek z Ordo Iuris może? Nie jestem pewien, jakie informacje mogę wyjawić w tym momencie. Okej, no ja po prostu tak podejrzewam, że jeśli byłoby wsparcie prawne, to chociażby z takich organizacji, dlatego że no... Ja wciąż mam takie przeczucie, że to jest sprawa dużo poważniejsza niż w tej chwili mogłoby się wydawać, ale widzę też, że ty też masz tego świadomość, bo sam powiedziałeś, że ta sprawa cię troszkę przerosła. Ja myślę, że ważniejsze w tej sprawie niż jej teoretyczny rozmach jest jej faktyczny czas. To znaczy znajdujemy się w Polsce na chwilę obecną w takiej sytuacji, że eskalują protesty aktywistów, co jest też nie widać w mediach, ale to istnieje, wzrasta sprzeciw przeciętnych gejów, przeciętnych lesbijek i osób biseksualnych wobec tych zachowań, które są uciszane, bo to jest nie na rękę mediów lewicowych. I istnieje słuszne, może po części przesadzone raczej, nie, oburzenie strony konserwatywno-prawicowej. Także jesteśmy w takim czasie, kiedy te tematy pojawiają się i stają się bardzo ważne. Jaki jest zasięg tej całej sprawy? Nie mam pojęcia, nikt nie zna przyszłości, natomiast ważny jest czas, że to się dzieje teraz. Patrzę dalej na czat i tu trzecie pytanie, tym razem Szlachcianka pyta. Czy nie uważasz, że przez wychowanie takiego społeczeństwa, w którym dzieci biorą hormony, blokery, wreszcie tak propagowany tekst LGBT o płci jako konstrukcie społecznym, stanie się realne? Aha, w tym sensie. Dobrą analogią, choć nie wiem, czy to będzie kompletna odpowiedź na to pytanie, jest to, co dzieje się z imionami osób transseksualnych. To jest tak, że osoby transseksualne z reguły nienawidzą swojego własnego imienia. One wybierają sobie swoje drugie imię i tego imienia konsekwentnie używają. Bardzo wielką obrazą w środowiskach transseksualnych jest użycie starego imienia. To się nazywa dead naming, używanie martwego imienia. I wiele osób transseksualnych przeżywa realne załamanie nerwowe, kiedy usłyszą świadome użycie swojego dawnego imienia. I tak samo jest z tą płcią. Oczywiście, że można po części stworzyć społeczeństwo, które wierzy, że ta płeć jest tylko konstruktem, że to nowe imię jest prawdziwym imieniem. Jednak natura zawsze się odezwie do nas w pewnym momencie i tak jak osoby transseksualne panikują, słysząc stare imię, tak kobiety będą panikować, kiedy wróci miesiączka, mężczyźni, kiedy zacznie boleć prostata. To nie jest tak, że możemy skasować naszą biologię. Oczywiście istnieje pewien spektrum manipulacji. Ty nosisz okulary, przecież nikt nie teraz apeluje za tym, żeby pozostawić ciało dokładnie w takim stanie, jakim jest. Ja miałem teraz kontuzję ramienia, oczywiście, że jakbym złamał sobie kość, musiałbym brać testosteron. Tak samo osoby transseksualne, dorosłe, jeżeli chcą swoje ciało zmieniać, to mogą, powinny móc, moim zdaniem. Natomiast wymuszanie na większości społeczeństwa tego pomysłu, że płeć nie istnieje, jest szaleństwem. Tu widzę kolejne pytanie, jest jeszcze bardziej rozwojowe i idzie o krok dalej, ale wciąż poruszamy się w
takim okręgu ideologii lewicowej. Właśnie, Barbara Rabarbar pyta, czy można powiedzieć, że ideologia lewicowa w gruncie rzeczy jest bardzo konsekwentna? Kobieta może być mężczyzną tak samo jak uchodźca z Bliskiego Wschodu po przeprowadzeniu zamachu, może być w informacjach medialnych na przykład Szwedem albo Belgiem. Może po prostu kryzysem uchodźczym przygotowali nas na nadejście ideologii LGBT. Mieliśmy się obyć i do tego przyzwyczaić. No, krótko mówiąc, czy doświadczamy takiej teraz rzeczywistości, gdzie czarne nazywamy białe i zresztą paradoksalnie to jest bardzo dosłowny przykład, zwłaszcza na gruncie tych protestów w Stanach Zjednoczonych, że nie mamy już w ogóle odbierać świata bodźcami, które no, są jakie są, tylko takie, jakie mają być. Myśl zwycięża nad rzeczywistością. Ja nie wiem dokładnie, jak odpowiedzieć na to dość prowokujące pytanie pani. Natomiast zgadzam się kompletnie, jeżeli chodzi o protesty Black Lives Matter. Zwróćmy uwagę, jak przedstawiane były w mediach takich jak BBC albo The Telegraph, gdzie artykuły pojawiały się pod takim tytułem: pokojowe protesty w Londynie, rannych 25 policjantów. Oczywiście, nie ma prawdopodobnie materii bardziej elastycznej niż kłamstwo, także zakładam, że jeżeli kłamiemy, to nawet czarny możemy nazwać białym. Jedna uwaga, ja obawiam się, że będę musiał za 5 minut mieć rozmowę w realu, także nie wiem, na ile jeszcze mam pytań, czasu starczy. W takim razie możemy zawęzić jeszcze program do 5 minut, dlatego że ja rozmawiałem tam z kolegami właśnie dzisiaj z konkurencji, w tym przypadku z Realu 24, nawet sugerowałem im, żeby jak najszybciej ten temat podjęli, dlatego że no, to jest chyba bardzo istotne na fali, zwłaszcza chociażby tych protestów, które odbyły się podczas Marszu Powstania Warszawskiego, gdzie wcześniej prowokacje, a następnie podczas marszu, no chociażby właśnie jeden z tych aktywistów lewicowych tam w sposób taki bardzo ordynarny zwracał się do uczestników i zwłaszcza to jest bolesne, bo przecież w tym marszu bierze udział jeszcze jakby ostatnia grupa ludzi, którzy pamiętają powstanie, widzieli na własne oczy i w ten sposób są traktowani i wrzucani do jednego worka z wszystkimi tam faszystami, homofobami i tak dalej. Ale jak jesteśmy przy tym, to tu kątem oka widziałem jeszcze jedno pytanie naszego stałego widza. Damian Biliński pyta, i to jest bardzo mocne pytanie, ale ja je rozwinę, bo chyba trafne. Czy mamy jakby powrót konfliktu, i tu trochę w cudzysłowie, Ersta Ryma z tak zwanymi ciotami, ale chodzi o to, że Ernst Rehm, to jest postać historyczna z III Rzeszy, facet, który pod egidą Hitlera stworzył całe to Sturmabteilung i tam wiadomo było, że są homoseksualiści, tylko że to byli ludzie, którzy chętnie paradowali w mundurach, chętnie dawali poparcie tym różnym konserwatywnym nurtom, a po drugiej stronie byli homoseksualiści, którzy byli wrzucani do obozów za jakąś taką emanację tego, jakie mają skłonności, jakie są orientacji. I dzisiaj, no, ja myślę, że niektórzy próbują też ciebie jakoś sklasyfikować, wrzucić do jakiejś szufladki, w tym sensie, że to się po prostu kłóci, to nie pasuje. Jak człowiek, który jest homoseksualistą, może stać na straży jakiejś takiej względnej normalności, bo to, co ty mówisz, jest logiczne, jest normalne, a tymczasem myśmy się przyzwyczaili do tej postępowej lewicy, która wywraca wszystko do góry nogami. Więc czy tu można mówić o jakimś takim wewnętrznym konflikcie na, no nie wiem, czy można w ogóle ciebie nazwać człowiekiem lewicy, to jest oddzielne pytanie, ale wśród samych osób homoseksualnych, dlatego że ja wiem, tu jeszcze tak troszkę rozwijające myśl, że w drugą stronę lewica zawsze wrzuca wszystkich narodowców do jednego worka, mimo że jest bardzo wiele różnych organizacji i one wewnętrznie często są skonfliktowane, mają różne priorytety, różne światopoglądy, ale na wszelki wypadek lewica, żeby się w to nie zagłębiać, to mówi, tak, tam narodowcy, faszyści i tak dalej. Więc czy tak jest też w twoim przypadku? Jeżeli istnieje taki konflikt między ciotami a konserwatywnymi gejami, to jest to konflikt głębszy i starszy niż ruchy polityczne, niż
niż to, co przeżywamy teraz w Polsce, niż prawica i lewica. To jest tak naprawdę spór tak stary jak świat. To jest pytanie o to, w jaki sposób i jakie zmiany chcemy wprowadzić w społeczeństwie. To znaczy, jakie jest tempo, jakie metody wybrać. Świat się zmienia zawsze, to jest jasne. Natomiast są rzeczy, które powinniśmy zachować w społeczeństwie i są te, które powinniśmy zmienić. Ta grupa, która byłaby nazywana ciotami, są właśnie prawdopodobnie progresywni aktywiści, którzy myślą, że nagła, szybka, rewolucyjna zmiana jest kluczem. Normalni geje to byliby ci, którzy uważają, że tylko powolny postęp dyskusji, zmian społecznych jest kluczem do sukcesu. I są moim zdaniem etapy historii świata, gdzie lepsze rozwiązania są z jednej strony, przez drugiej. Myślę, że dekady, prawie dwie dekady teraz paradowania po ulicach Warszawy i po ulicach innych miast pokazały, że metody progresywnej lewicy, te szokujące, rewolucyjne, nie działają. Musimy znaleźć jakiś sposób dyskusji. Tak długo jak lewica nie zrozumie, że ich metody są bezużyteczne po części, w dużym stopniu, może prawie kompletnie, tak długo dyskusji nie będzie żadnej. Ja nie mówię, że prawica jest tam bez winy. Prawica długo ignorowała te problemy. Jak byłem pierwszy raz, ja byłem na Paradzie Równości właśnie jako aktywista. W nas wtedy narodowcy rzucali kamieniami. To też nie jest przyjemne. Tak długo jak nie wykluczymy pewnych zachowań, przemocy, rzucania kamieniami, czy wieszania tęczowej flagi na figurze Jezusa, Sursum Corda w Warszawie, tak długo nie będzie żadnej rozmowy. To na koniec jeszcze jedno pytanie, widzę, zadał nasz moderator Brian Kot, pyta, czy twoim zdaniem właśnie tej progresywnej lewicy chodzi o legalizację pedofilii? Tego nikt nie powie oficjalnie, ale jak czujesz, obserwując te wszystkie fora i wypowiedzi tych ludzi, czy legalizacja pedofilii jest jednym z ich celów? Moja odpowiedź, znaczy z mojej obserwacji wynika, że nie, natomiast moim zdaniem jak najbardziej istnieją szejki bandy pedofilskie, istnieją rzeczy, o których my prawdopodobnie nawet nie wiemy. Zwróćmy uwagę bardziej na to, co się dzieje w USA. Jeżeli pedofile są zorganizowani, to są to potężni, niebezpieczni ludzie, których się nie da po części dotknąć. Epstein, który miał własną wyspę nazywaną Pedo Island, wyspą pedofilii, Epstein się nie zabił. Epstein był w izolowanej celi, pod nadzorem kamer, z dwoma strażnikami. W momencie jego śmierci mężczyzny, który miał dostęp do informacji, które mogły pogrążyć najbogatszych ludzi na świecie, w momencie jego samobójstwa strażnicy zniknęli z jego celi, przestały działać kamery, kości w szyi, w tym miejscu, co były tak złamane, co sugerowało, że został uduszony. Jeżeli pedofile istnieją, a pedofile istnieją, to są to bogaci ludzie, których my nawet nie możemy dotknąć. Że oni tam siedzą po czatach, jacyś pomniejsi, oczywiście, że istnieją. Tylko, że problem pedofilii istnieje i jest większy, niż można nam się wydawać. Z całą pewnością tak. Zresztą w jednym z poprzednich programów myśmy poruszali temat Jeffreya Epsteina. Myślę, że jeszcze do tego wrócimy i jeśli zgodzisz się na ponowny wywiad właśnie w tym temacie, to ja z przyjemnością podejmę się tego jeszcze raz, ponieważ teraz dosłownie na dniach została aresztowana czy zatrzymana partnerka Epsteina. Zobaczymy, czy ona w ogóle cokolwiek powie w tym temacie, dlatego że ta afera Pizzagate nigdy nie była rozliczona. Media te masowe, te media głównego nurtu ją skompromitowały. A tak jak powiedziałeś, Jeffrey Epstein prawdopodobnie został zamordowany. No wszystko na to wskazuje. Ale to już jest zupełnie inny temat, dużo może jeszcze bardziej skomplikowany na oddzielny program, także dzisiaj tego już nie rozwijam. Serdecznie dziękuję Ci za rozmowę tutaj u nas na kanale, za to przede wszystkim, że chciało Ci się zadać trud i doprowadzić do demaskacji chociaż części, może właśnie góry, znaczy wierzchołka Góry Lodowej tego środowiska, ale to również jest bardzo cenne, bo abstrahując od wszelkich poglądów, tutaj jest to przykład na to, że po prostu dzieci w Polsce są krzywdzone dla ideologii i to nie ma znaczenia, czy to jest jedno, dwójka, piątka czy dziesiątka dzieci.
Sam taki proceder nie ma prawa mieć miejsca. Teraz wiemy, że był. Wiemy to dzięki tobie, za co serdecznie ci dziękuję. No i cóż, i życzę powodzenia w kolejnych wywiadach, bo myślę, że teraz dopiero się zacznie. Teraz dopiero się zacznie, a ja tu trzymam kciuki, żeby to jakby jak najgłębiej zaszło i żeby tych wszystkich ludzi po prostu rozpracować, żeby wreszcie można było wrócić do normalnej debaty w Polsce, a nie operować na takich skrajnościach i patologiach, jak ta przez ciebie naświetlona tutaj dzisiaj. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję również, do zobaczenia. No i tak jak, proszę Państwa, powiedziałem, będziemy do tego tematu wracać. To nie jest prosty temat. Jestem ciekaw też, jak zareaguje na to YouTube, który przecież jest przewrażliwiony na punkcie krytyki lewicy, ale no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nawet z właściwie przedstawicieli lewicy powiedział, że tu się nic nie stało, że to wszystko jest normalne i że kilkuletnie dzieci bez wiedzy rodziców mogą przyjmować jakieś terapie hormonalne zmieniające ich płeć biologiczną, nawet bez nadzoru lekarza. Ktoś na tym wszystkim zarabia, ktoś wymienia się ich zdjęciami, ktoś odcina od tego kupony w kwestii jakiejś takiej ideologicznej, bo im więcej będzie dzieci, jak tu powiedział Waldemar, z zaburzeniami świadomości własnej płci, to już idzie w ogóle daleko głębiej niż to, o czym do tej pory rozmawialiśmy. Bo to nie jest kwestia samego istnienia w społeczeństwie homoseksualistów. To nie jest kwestia ich praw do zawierania związków partnerskich. To jest kwestia inżynierii genetycznej na narodzie i to jest kwestia pozyskiwania grona zwolenników, de facto tworzenia nowych ludzi, którzy pod względem takim społecznym są już głęboko skrzywdzeni właśnie przez tych różnych lewicowych aktywistów. Nie twierdzę, że przez wszystkich, ale to forum pokazało, jak głęboko ta patologia już się zapędza, a to dopiero początek. Także cóż, będziemy do tego tematu wracać. Państwa zachęcam do udostępniania tego programu, do powielania, do jakby zrobienia wszystkiego, żeby on nabrał takiego rozgłosu, jak co najmniej te programy w stylu Tylko nie mów nikomu, gdzie była mowa o pedofilii w kościele, równie bandyckim zjawisku, ale myślę, że tamto zjawisko powoli już jest wytracane, dlatego że jest taka presja społeczna, jest tyle na ten temat filmów robione, dokumentów, artykułów pisane. Natomiast to, co Waldemar w tej chwili przedstawił na swoim blogu, to jest dopiero początek, to się dopiero zaczyna, to będzie narastać, to będzie się rozwijać i przeciwko temu trzeba działać. My zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy, czyli po prostu nagłośniliśmy ten temat i to teraz od Państwa, czyli naszych widzów, tych, którzy widzieli ten odcinek, zależy, co z tym dalej, bo pod tym względem myślę, że priorytet powinien być jeden. No po prostu jak największy zasięg, jak największa świadomość społeczna, bo nawet jeśli nie będziemy w stanie tego prawnie zwalczyć, to przynajmniej uświadomić swoich bliskich, uczulić ich, że to, co robią ich dzieci w internecie, może mieć bardzo daleko idące konsekwencje i często nawet rodzice, którzy wierzą, że ich dziecko absolutnie nie, ono sobie tylko na komputerze gra, czy coś tam czyta, ogląda, może też znaleźć się w takiej grupie, gdzie presja będzie na tyle duża, że właśnie pozornie dobrze wychowywane dziecko może znaleźć się właśnie w takim środowisku i to się dla niego bardzo źle skończy. Oby nie, nikomu tego nie życzę i właśnie, żeby tak nie było, to dzisiaj poświęciliśmy temu program. No i to by było chyba na tyle. Na koniec tradycyjnie przypominam, że warto wspierać naszą fundację Inicjatywa Przeciw Cenzurze, bo ci, którzy są z nami od lat, już najlepiej mogą zaświadczyć temu, że my się żadnych tematów nie boimy, a ponieważ nie mamy żadnych zewnętrznych, dużych sponsorów, jakichś marek przypisanych do naszego kanału, które by po prostu wrzucały tu pieniądze, to nie musimy się na nikogo oglądać, to Państwo jesteście naszymi recenzentami i mecenasami tej sprawy, aby właśnie media były takie jak tutaj, wolne i zupełnie niezależne od wszelkich wpływów, żebyśmy mogli mówić o tym, co jest ważne, a nie o tym, co ma być przedmiotem debaty publicznej, jak to ma miejsce media głównego nurtu. Tyle na dziś. Żegnam się z Państwem i już teraz zapraszam na
jutrzejsze odcinki, bo z tego, co zaplanowaliśmy, będą dwa wywiady. Myślę, że oba bardzo ciekawe, ale jakie, to niech pozostanie niespodzianką. Do zobaczenia, do jutra na naszym kanale.